4 lipca 2003 roku, było to no niemalże 17 lat temu, tutaj na terenie Dworu Zarybie Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej, w tym parku, który znajduje się przed wejściem głównym do tego budynku, wraz z Mirką mieliśmy tę przyjemność, żeby wejść ze sobą w związek małżeński. Złożyliśmy sobie przyrzeczenie, że będziemy ze sobą aż do końca w tym, co dobre i w tym, co gorsze, i że wytrwamy. 17 lat mija, to szmat czasu. Z wielu rzeczy, które pamiętam z tamtego dnia, są między innymi pewne życzenia, które zostały wypowiedziane względem nas, od naszych przyjaciół, którzy życzyli nam tego, byśmy na tej wspólnej naszej drodze życia potrafili sobie przebaczać. Żebyśmy potrafili sobie przebaczać. I przyznam wam szczerze, że 17 lat temu te życzenia o zdolność do przebaczania sobie nie miały większego znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że nie mieliśmy sobie za wiele do przebaczania i to nasze wspólne życie, to wspólne doświadczenie było tak pozytywne i tyle dobrego się działo, że życzenie o przebaczenie sobie wzajemnie wyrządzonych przykrości czy krzywd mogłyby być traktowane wręcz abstrakcyjnie. Natomiast myślę, że dzisiaj moja żona ma mi sporo do przebaczenia i sporo mi przebaczyła i może ja coś tam też mam, co mógłbym wybaczyć. Tak to już jest, że w tej wspólnej drodze, kiedy towarzyszymy sobie, czasami mają miejsce w naszym życiu sytuacje lepsze i gorsze i życzenie o zdolność, o umiejętność tego, by przebaczyć sobie, no dzisiaj wydaje mi się, że jest naprawdę ważna, wielokrotnie w różnych momentach naszego życia wręcz kluczowa, byśmy potrafili dalej iść i być ze sobą szczęśliwi i móc darzyć się ciągle zaufaniem, wspierać się. I kiedy spoglądam sobie na teksty biblijne, teksty Pisma Świętego i analizuję na przykład Ewangelię, 4 Ewangelie, to okazuje się, że najwięcej zagadnieniu przebaczenia dedykuje uwagi pierwsza Ewangelia, czyli ta kanoniczna, czyli Ewangelia według Świętego Mateusza. Otóż kiedy przeanalizujemy sobie całą Ewangelię, to już od kazania na górze, od takiego problemu dotyczącego przebaczenia, ten temat będzie pojawiał się i wracał w różnych formach i różnego rodzaju odsłonach, kiedy człowiek przychodzi i chce złożyć ofiarę, a Pan mówi, idź się pierw pojednaj ze swoim bratem, a potem przyjdź i złoży ofiarę. A kiedy uczy modlitwy, to w modlitwie tak zwany Ojcze Nasz mówi o tym, żebyśmy potrafili przebaczyć innym, tak jak i Pan nam przebacza. No i w końcu, w końcowej części tej Ewangelii, w tak zwanej mowie wspólnotowej, mowie kościelnej, to jest czwarta duża mowa Ewangelii według świętego Mateusza, jest cały ogrom uwagi poświęcony właśnie temu zagadnieniu. Ile razy mam przebaczać mojemu bratu, pyta Piotr Jezusa. Jezus wprowadza również tam przypowieść o niemiłosiernym słudze, który nie potrafi przebaczać. Więc z wszystkich Ewangelii, Ewangelia Mateusza poświęca najwięcej uwagi zagadnieniu przebaczenia. Ale co ciekawe, Ewangelia Mateusza jest również Ewangelią, w której widać bardzo szeroko rozwiniętą naukę o Kościele. Nie wiem, czy wiecie, ale Ewangelia Mateusza to jest jedyna Ewangelia, w której występuje słowo Kościół, Eklezja. Tylko Mateusz zwraca uwagę na wspólnotę Kościoła z wykorzystaniem tego terminu, co wydaje się, że jest bardzo ważne i wskazuje na to, że w czasy, w których Ewangelia powstaje, to są czasy, w których Kościół już trochę jest ze sobą. To znaczy ludzie w kościołach, we wspólnotach, w tych domowych kościołach, nie tylko przy synagogalnych, przeżyli ze sobą już kawałek historii. No i wydaje się, że czym człowiek dłużej ze sobą jest, to jest właśnie tym więcej niejednokrotnie do przebaczenia i tym częściej ta zdolność do tego, żeby sobie umieć przebaczyć, jest istotna i ważna. I zakładam, że
to jest właśnie przyczyna, dla której Mateusz poświęca tyle uwagi temu zagadnieniu, tak jak i dzisiaj dla mnie zdolność do przebaczania i dla mojej żony jest ważniejsza niż to miało miejsce 17 lat temu. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj temu zagadnieniu dotyczącemu pewnej właśnie zdolności, umiejętności, czy nawet darowi przebaczenia mogli poświęcić nieco uwagi i zrobili to w oparciu o historię, która została zasygnalizowana w tekście, który był przed momentem czytany. Pozwolę sobie wrócić jeszcze na moment do tego opowiadania. Kiedy bracia Józefa zdali sobie w pełni sprawę, że ich ojciec nie żyje, pojawiły się u nich obawy. Co będzie, jeśli Józef stanie się nam niechętny i odpłaci nam za krzywdy, które mu wyrządziliśmy? Posłali więc do Józefa taką wiadomość. Twój ojciec przykazał przed swą śmiercią, tak powiedzcie Józefowi. Proszę cię, przebacz swoim braciom ten ich występek i grzech, bo rzeczywiście wyrządzili ci krzywdę. Prosimy więc teraz, przebacz występek sługom Boga, którego czcił twój ojciec. Józef, gdy mu o tym mówiono, rozpłakał się. Trudno mi powiedzieć, ile lat minęło od momentu, kiedy doszło do ponownego spotkania braci Józefa z Józefem na terenie Egiptu, kiedy znaleźli się już w nieco innej konfiguracji niż ta, w której dorastali w ziemi Kanaan. Ale kiedy ojciec umiera, i zakładam, że minęło już wiele, wiele lat od tego epizodu, w którym został przez braci pobity, wrzucony do studni, sprzedany. No w ich sercach ciągle widać pewnego rodzaju lęk, obawę o to, że ta nasza wzajemna relacja w wyniku tego, co żeśmy kiedyś mu wyrządzili, no nie jest taką, jaką być powinna. No być może ze względu na ojca Józef trzymał się pewnych zasadach, nie robił nam krzywdy, nie był w stosunku do nas niemiły, nieuprzejmy. No ale jak teraz ojciec zmarł, to się z nami policzy. Powiem wam, że uderzyła mnie postawa Józefa w odpowiedzi na ten apel, na ten głos, który przychodzi ze strony braci, kiedy tekst biblijny wspomina o tym, że Józef, gdy mu o tym powiedziano, się rozpłakał. Dlaczego się rozpłakał? Widać, że ta ich nieufność względem niego jest przejawem pewnego rodzaju bólu, który dotyka jego serca. Ta sytuacja, w której brakuje wzajemnego zaufania względem siebie, jest powodem, dla którego Józef nie czuje się w tym wszystkim dobrze. I zwróćcie uwagę, że pośród ludu Bożego, bo to są słudzy Boga, Józef jest sługą Boga, są dziećmi Izraela, są protoplastami narodu wybranego. Czasami potrafi dojść do sytuacji i ludzie wierzący potrafią popełnić błędy, które mogą przez lata, długie lata pokutować w ich doświadczeniu i w ich życiu. Kiedy sięgniemy sobie wstecz do samych początków tych relacji, które tworzą wzajemne interakcje pomiędzy tak naprawdę ojcem, matką, braćmi Józefa i samym Józefem, to widzimy, ile pośród ludzi wierzących czasami może być popełnionych błędów, które no, tak dalekosiężnie mogą odbić się w życiu ludzi, nawet dorosłych ludzi, czy ludzi, którzy zbliżają się ku kresowi swego życia. Myślę sobie o tym, jak to jest istotne, byśmy na przykład my, jako rodzice, mieli równe odważniki w stosunku do swoich własnych dzieci. Jak możemy naszą postawą, naszym zachowaniem wpłynąć na wzajemne relacje, które będą potem dotykały braci, sióstr, tych, którzy żyją ze sobą w jednym domu. Jakiego rodzaju będą stosunek powodowały ze strony dzieci względem nas samych, czego doświadczył Jakub ze strony swoich synów i krzywd, które również jemu wyrządzili. W odpowiedzi na co? W odpowiedzi na niesprawiedliwość, na nierówność, albo przynajmniej na poczucie takiej nierówności i niesprawiedliwości. Nie wiem, czy czuliście się kiedyś traktowani niesprawiedliwie przez swoich bliskich?
że mama, tata mieli inną miarkę względem na przykład waszego rodzeństwa albo w stosunku do was? Jak mogliście się w tym znaleźć? Czy wpływało to na wasz stosunek do nich? Na wasze poczucie własnej wartości? Na waszą tożsamość i jej budowanie? Na relacje na przykład z waszym rodzeństwem? I to nie dotyczy tylko i wyłącznie małych dzieci, dzieciaków, które gdzieś tam biegają sobie po domu, jeden dostanie lizaka, a drugi nie. W wieku adolescencji, dorastania, a czasami nawet w dorosłości, kiedy możemy mieć po kilkadziesiąt lat, a czuć się gdzieś odstawieni na bocznicę, na boczny tor. I to wszystko potrafi generować pewnego rodzaju stosunek, postawy, nawet u człowieka wierzącego, któremu niejednokrotnie nie jest łatwo się przez to przebić. I czasami my również, jako ludzie żyjący we swoich wzajemnych relacjach, potrafimy zrobić coś, potraktować kogoś, powiedzieć coś, zachować w taki sposób, który spowoduje czyjś ból, czyjąś krzywdę. No i z jednej strony mamy odpowiedzialność za to, mamy też odpowiedzialność, jeśli jesteśmy tego świadomi, do tego, żeby wyjść naprzeciw i spróbować to cofnąć, ale z drugiej strony też doświadczamy tego sami i też musimy sobie z tym wszystkim umieć jakoś poradzić. Księga Rodzaju, rozdział 50, który dotyka właśnie tych problemów zranień serc, nieufności, nadwyrężenia wzajemnego zaufania, daje również wiele bardzo takich praktycznych wskazówek, jak w tym wszystkim się znaleźć, jak móc doświadczyć takiego Bożego wpływu na swoje własne serce, by móc obdarować kogoś tym, czym Bóg nas samych chce obdarowywać. Czytam wiersz 18 i kolejny. Po przesłaniu wiadomości przyszli też sami bracia. Upadli przed Józefem i oświadczyli: jesteśmy twoimi sługami. Józef odpowiedział: nie bójcie się, czy ja zajmuję miejsce Boga? To jest to pytanie, które jest też tytułem dzisiejszego kazania i myślę, że ono jest niezwykle ważne dla nas w kontekście namysłu nad postawą z naszej strony względem kogoś, kto mógł wyświadczyć nam pewnego rodzaju krzywdę czy przykrość. Józef stawia bardzo konkretne pytanie. Czy ja jestem w miejscu Boga? Czy ja jestem Bogiem? Czy ja stoję na miejscu Boga? Czy ja siedzę na Jego tronie? To jest pytanie retoryczne. Józef na nie nie odpowiada, ale to jest pytanie i temat, który przejawia się w innych miejscach Pisma Świętego, nie tylko Starego Testamentu, ale również Nowego Testamentu. Co to oznacza stawiać siebie w miejscu Boga? W jaki sposób my możemy stać się jak Bóg, albo przynajmniej przypisywać sobie Jego prerogatywy? Co to znaczy usiąść na Jego tronie, zajmować Jego miejsce? Kiedy myślę o tym temacie, to moje myśli biegną tak naprawdę już ku Księdze Rodzaju, bo kiedy spoglądamy sobie na tę prahistorię biblijną, na te pierwsze rozdziały Pisma Świętego, to w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju znajdujemy tę historię, w której wąż przychodzi do Ewy i mówi: zjedz i staniesz się jak Bóg. Czy to kłamstwo, czy nie kłamstwo? Z jednej strony tak, z drugiej nie. Bo rozumiem w tej całej historii, że wejść i stanąć w czyjejś roli, w tym przypadku w roli Boga, to znaczy samo stanowić o sobie, o tym, co jest dobre, co jest dla mnie złe, określać normy wartościujące, coś pozytywnego bądź złego w moim życiu, czy w świecie, w którym żyję. Jeśli Bóg mówi: nie rób tego, wszystko dla ciebie, ale to zostaw. To znaczy, że Bóg określa, co jest dla mnie, co nie jest dla mnie. To On jest tym, który określa pewnego rodzaju normy dotyczące tego, jak mam żyć, jak mam funkcjonować. To On wyznacza mi pewnego rodzaju granice, jak rodzic, który zabezpiecza swoje dziecko przed
przekroczeniem granic, w konsekwencji których tak naprawdę czyha na mnie pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Zjedz, weź, zerwij, zjedz. Będziesz jak Bóg. Co ciekawe, w dalszej kolejności, w dalszej narracji Bóg sam stwierdza oto, człowiek stał się jak my. To znaczy, że człowiek sam dla siebie stał się Bogiem. Zacząc decydować, samostanowić o sobie w oderwaniu od źródła życia. W tym tkwi istota grzechu. I ten motyw odnajdujemy później na innych miejscach Pisma Świętego, gdzie ludzie właśnie przypisują sobie pewnego rodzaju prawa czy autorytet do tego, żeby mu coś robić, stanowić, dawać albo przyjmować pewną pozycję, która jest przynależna tylko i wyłącznie samemu Bogu. Jakie ma znaczenie to słowo Józefa, to zdanie Józefa w kontekście tej całej historii, z którą się tutaj mierzymy? Nie bójcie się, mówi Józef, czy ja zajmuję miejsce Boga? Ale czego oni się boją? No boją się rewanżu, boją się odpłaty, boją się sądu ze strony Józefa. Uderza mnie to mocno, kiedy widzę, że Józef, jakby rozczytując tę całą historię, w której się znajduje, ma takie poczucie, że gdyby on ze swojej strony wziął się za wymierzanie sprawiedliwości, to stanąłby w miejscu Boga. Józef rozumie, że są rzeczy, które należą do niego, a są rzeczy, które są przynależne tylko i wyłącznie Bogu. I co jak co, ale nie chce brać na siebie roli, która do niego nie należy. Gdybyście sięgnęli do listu apostoła Pawła do Rzymian, to tam w rozdziale 12 znajduje się bardzo istotne z perspektywy tematu, o którym mówimy, stwierdzenie. Tak na marginesie, pierwsza część listu do Rzymian kończy się w rozdziale 11. Od 1 do 11 rozdziału to jest część poświęcona, można powiedzieć, tym kwestiom teologicznym, konkretnie kwestii Bożej sprawiedliwości i wierności względem swojego ludu i tej sprawiedliwości, która przejawia się w śmierci, zmartwychwstaniu Chrystusa, będąca również darem i wyrazem Bożej właśnie wierności względem obietnic, które złożył Ojcom i w którym dokonuje zbawienia człowieka. Ale to wszystko ma swoje reminiscencje i swoje skutki w tym wymiarze codziennego życia. I od 12 rozdziału praktycznie do samego końca jest ta etyczna część listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł poucza, jak ta wierność Boga w Jezusie Chrystusie i to usprawiedliwienie powinna przekładać się na nasze życie, na to, w jaki sposób funkcjonujemy, traktujemy drugiego człowieka, działamy we wspólnocie, w kościele, jak postępujemy. I tam w rozdziale 12, w wierszu 19, apostoł Paweł mówi mniej więcej tyle. Najdrożsi, nie mścicie się sami. Pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież. Pomsta należy do mnie. Ja odpłacę, mówi Pan. Co te słowa oznaczają w kontekście Księgi Rodzaju, 50 rozdziału, którego właśnie dotykamy? Jeśli ty się bierzesz za wymierzanie sprawiedliwości, jeśli ty się bierzesz za pomstę, jeśli odpowiesz złem za zło, to tak w istocie rzeczy przyjmujesz na siebie prawa, które do ciebie nie należą. Kto jest pierwszym, który stanął w miejscu Boga, czy który chciał stanąć w miejscu Boga? Kiedy sięgam do niektórych wypowiedzi Starego Testamentu, ale też to, co widzę na przykład w Księdze Objawienia w rozdziale 12, to widzę upadłego anioła, Lucyfera, który chciał wynieść swój tron ponad gwiazdy i chciał zrównać się z Bogiem, być jak Bóg.
w 12 rozdziale Księgi Objawienia, ale może nie tylko, w tych wszystkich apokaliptycznych fragmentach Starego i Nowego Testamentu, w których dochodzi do bezpośredniej interakcji, do konfliktu pomiędzy Bogiem a szatanem, występuje postać Michała, księcia aniołów, gdzie hebrajskie imię Michael oznacza, któż jest jak Bóg, wychodząc naprzeciw tym diabelskim uzurpacjom zrównania się z Bogiem. Ale czy zdajesz sobie sprawę z tego, że za każdym razem, kiedy to ty próbujesz wymierzać sprawiedliwość, kiedy w stosunku do ciebie była uczyniona jakiegoś rodzaju krzywda, a ty odpowiadasz złem za zło, kiedy bierzesz sprawiedliwość w swoje ręce, kiedy nie odpuszczasz, kiedy nie przebaczasz, kiedy nie masz gotowości do tego, żeby pójść tą drogą, kiedy nie masz nawet gotowości do tego, żeby zacząć się modlić do Boga, żeby dał ci to przebaczenie do serca, ale zacietrzewiasz się i trzymasz to zło i pielęgnujesz i podsycasz i mówisz o tym, kiedy kolportujesz względem innych ludzi informacje o przykrościach i krzywdach, które wyrządził ci twój brat, siostra, ktoś z kościoła, to stajesz się jak Bóg? To jest szatański duch. I niestety widzę, że tego typu sytuacje i postawy czasami po prostu również dotykają ludzi wierzących, którzy nie potrafią sobie poradzić z krzywdą i bólem. I nawet jeśli mówią, tak, ja komuś przebaczyłem, odpuściłem, to nie potrafią sobie z tym wewnętrznie poradzić. I chociażby kwestia na przykład, no właśnie, obgadywania kogoś, mówienia o kimś, wspominania tych krzyw, które były poczynione, jest tylko przejawem tego, że w środku tak naprawdę się nic nie zmieniło. Potrzeba czasu, niewątpliwie, potrzeba czasu na pojednanie, na odbudowanie zaufania. Widzimy w tej historii, że ten czas na odbudowanie zaufania jest konieczny i on się może dokonać w doświadczeniu, we wzajemnym, ponownym doświadczeniu. Ale on się może dokonać. To nie znaczy, że jeśli ktoś mi wyrządził krzywdę albo jeśli ktoś nadwyrężył moje zaufanie znacząco, to ja jestem w stanie tu i teraz po prostu nie pamiętać tego i darzyć kogoś takim samym zaufaniem albo posiadać taki sam stosunek, jak miałem wcześniej. Nie, to wcale tego nie musi oznaczać. Ale przebaczenie w myśl Ewangelii to jest świadoma decyzja, którą podejmuje człowiek o odpuszczeniu pewnej rzeczy i nie wracaniu do pewnych spraw. Nie mówieniu, nie obgadywaniu, nie mieleniu w kółko tego samego, ale próbie jakby wejścia na jakiś poziom dialogu, który jest zgodny z kanonami chrześcijańskiej postawy traktowania drugiego człowieka. Ja nie jestem Bogiem. To nie moja rzecz i nie moje prawo, żeby wymierzać komuś niesprawiedliwość, żeby odpowiadać złem za zło. Dajcie pewne rzeczy Panu Bogu. Niech On w sposób sprawiedliwy podejdzie do pewnych kwestii. Co więcej, dlaczego Bóg pozostawia prawo sądu sobie samemu? Dlatego, że On potrafi spojrzeć na te same sytuacje zupełnie inaczej, niż my na nie potrafimy spojrzeć. Bo On ma inny stosunek do nas ludzi, również grzeszników, niż my sami czasami mamy względem siebie. Bo On zna intencje ludzkie, których my nie znamy. On wie, co się dzieje w czyimś sercu, dlaczego ktoś zrobił, czy nie zrobił, zachował się, czy się nie zachował w taki, a nie inny sposób. Więc ty też tego nie wiedząc, po prostu nie bierz się za sądy, nie bierz się za rzeczy, które do ciebie nie należą. Nie bądź jak diabeł. Czy ja jestem w miejscu Boga? Więc taka pierwsza kwestia, o której ten tekst biblijny, którego dotykamy, uczy nas,
że są rzeczy, które należą tylko i wyłącznie do Boga i nie są naszym prawem. I Józef tę lekcję odrobił, stawiając to retoryczne pytanie. Czy ja jestem w miejscu Boga? Czy ja jestem jak Bóg? Ale na tym się nie kończy ten tekst biblijny, który mówi o tym pojednaniu, o takim Bożym pojednaniu. W wersecie 20 czytamy takie oto słowa. Wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło. Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, by dokonać tego, co jest dziś, zachować przy życiu liczny lud. Kiedy czytam ten tekst, to widzę, że Józef, który jest pod wpływem Bożej łaski, ma na historię swojego życia, również na historię swojej własnej krzywdy, inne spojrzenie niż może mieć nie jeden człowiek. Zobaczcie, że on na całe swoje doświadczenie, na całą przykrość, której doświadczył, która była jego udziałem, potrafi spojrzeć z zupełnie innej perspektywy niż kwestia pokrzywdzonego człowieka. Można by powiedzieć, że Józef bierze dystans, potrafi na tę historię spojrzeć z lotu ptaka, z pewnej szerszej perspektywy, widzieć krzywdy, które miały miejsce, widzieć zamiary swoich braci względem siebie samego, widzieć te niemiłe aspekty całego tego doświadczenia, ale jednocześnie w tym całym przykrym przeżyciu widzi, że Bóg to wszystko obrócił ku dobremu. Że nawet jeśli w naszym życiu dzieją się rzeczy, których Bóg nie chciałby, żeby się wydarzyły. Nawet jeśli w naszym życiu czasami wydarzy się krzywda, jeśli ktoś nas potraktuje w zły sposób, albo nawet w wyniku jakichś złych, nie wiem, splotów akcji, wydarzeń, coś w naszym życiu nie ułoży się tak, jakbyśmy sobie planowali czy zakładali, to kiedy mamy Boży ogląd i mamy zaufanie w stosunku do Boga i widzimy, że On prowadzi nasze życie, nawet jeśli ja dzisiaj po prostu tego nie widzę, albo nie widzę tego tak, jakbym chciał, żeby to wszystko było. Ale w zaufaniu względem Boga wiem, że Bóg prowadzi mnie w taką drogę i dokonuje też przez to całe doświadczenie, przez tę drogę, którą idę, pracy w moim sercu, obnaża to, co się dzieje we mnie, po to, żeby mnie ratować, zbawiać, przemieniać, ale jednocześnie używać. Więc spojrzenie czasami nawet na własną krzywdę, z pewnej perspektywy i też poszukanie w doświadczeniu tego, co dobrego mogło, albo co pojawiło się, czy wyniknęło w wyniku takich, a nie innych splotów akcji, powoduje, że potrafimy zdystansować się czasami do pewnego problemu i w istocie rzeczy jakby na końcu tego wszystkiego stanąć i powiedzieć, wiele rzeczy nie wydarzyło się tak, jakbym chciał, żeby się wydarzyło, ale dziękuję Bogu za to, że był ze mną, że jestem, gdzie jestem. To jest Boża perspektywa, którą ma Józef. Jeśli mierzysz się z problemem braku przebaczenia, jeśli mierzysz się z doświadczeniem, z sytuacjami, które być może w twoim życiu dzisiaj wydają ci się dziwne, spójrz na tę historię i spróbuj zaufać Panu Bogu, że to, co się dzieje w twoim życiu, jest pod Bożą kontrolą. On ma w tym wszystkim swoją rękę. Przyjęcie Bożej perspektywy zupełnie inaczej pozwala nam spojrzeć na te same sytuacje i ocenić je i znaleźć w nich coś pozytywnego. I 21 werset. Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i wasze dzieci, tak ich pocieszał i przemawiał im do serc. To jest dla mnie coś pięknego, ale to jest coś niezwykłego. Zobaczcie, jaka jest postawa Józefa w stosunku do swoich braci, w jaki sposób on też wykazuje swoje zaangażowanie względem budowania tych wzajemnych relacji i odbudowywania tego wzajemnego zaufania. Gdzie można by powiedzieć, że to nie jest jego odpowiedzialność, to się oni powinni postarać, żeby zbudować na nowo te relacje, żeby on im mógł zaufać, bo to oni zrobili jemu krzywdę, a nie on. Niech oni do mnie przyjdą pierwsi, niech mnie przeproszą, to może wtedy zrobię krok ze swojej strony.
Tak, oni zrobili krok ze swojej strony, oni przyszli, oni przeprosili, ale Józef bierze współodpowiedzialność za zbudowanie tej relacji na nowo. Nie patrzy na swoje krzywdy, na to, kto mu co zrobił, kto mu co powiedział. Ale w tej całej historii widzimy, że dla zbudowania tej więzi, dla tego pojednania i odnowienia, to on jest tym, który zaczyna wykazywać troskę, opiekę dla swoich braci, dla ich rodzin, dla ich bliskich, budując to na nowo. Gdybyście zechcieli jeszcze na moment wrócić do listu apostoła Pawła do Rzymian. List do Rzymian, rozdział 12. I sięgniemy do kolejnych wersetów, które następują po tym wersecie, który czytałem przed momentem, związanym z tą boską prerogatywą, w której Bóg mówi: do mnie należy pomsta. To ja jestem Bogiem, nie bierz się za nie swoją robotę. Apostoł Paweł mówi dalej tak. Jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli jest spragniony, daj mu się napić. To czyniąc, zgarniasz na jego głowę rozżarzone węgle. I te piękne słowa, którymi apostoł Paweł kończy ten apel: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Nie daj się zwyciężyć złu. Nie daj się, żeby zło zmieniło ciebie. Nie daj się, żeby zło wpłynęło na sposób twoich postaw. Nie daj się temu, żeby zło determinowało twoje kroki, twoje słowa, twoje zachowania, twoje reakcje. No nie daj się temu. Bo zło chce to zrobić, chce cię przejąć. W wyniku krzywd, w wyniku działań ludzi na ciebie, ono chce cię przejąć. Ale nie rób tego. Ja widzę w tym tekście, że tutaj jest pewnego rodzaju lekarstwo, naprawdę, lekarstwo. Jak się szczepić przeciwko temu, żeby zło mnie nie pochłonęło? Jak się szczepić przeciwko temu, żeby to zło nie wywarło na mnie takiego wpływu, żeby mnie samego zmienić w złego i stanąć w miejscu Boga? Jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli jest spragniony, daj mu się napić. To czyniąc, zgarniesz na jego głowę rozżarzone węgle. Nie chodzi oczywiście w tym tekście o to, że oj, to ja mu zrobię dobrze, a wtedy niech mu się tam źle zadzieje, nie? Bo jak będzie miał węgle na głowie, to nic przyjemnego. Nie? To oczywiście jest hebrajskie wyrażenie idiomatyczne, które mniej więcej oznacza tyle, że zawstydzisz kogoś, i gdybyśmy w takim sensie znaczeniowym przetłumaczyli ten tekst, moglibyśmy go tak oddać, tak? Oddaj dobrem na zło, a zawstydzisz tego, który wyrządził ci zło. I to jest sposób do jakiegoś rodzaju właśnie przełamania złej postawy, złego kierunku, złego działania. Ja widzę, że Józef odrobił te lekcje w swoim życiu. On dał się poprowadzić Duchowi Świętemu w taki sposób, jeśli w odpowiedzi na zło, które było zamierzone względem niego, odpowiedziałby złem, to zło by wzięło nad nim górę. Ale on w odpowiedzi na to nie odpowiedział złem. I nie tylko w tym końcowym tekście, ale widzimy to już od wcześniejszych opowiadań, jaka jest postawa Józefa względem jego braci. Józef pocieszał ich, przemawiał im do serc, utrzymywał ich dzieci, ich rodziny, wyświadczał im dobro. I reasumując tę całą historię, ten cały fragment, no widzę w tym coś takiego niezwykłego, przejmującego i ważnego dla nas, jako dla tych, którzy powinni się uczyć przebaczać. Na czym polega praktyczny wymiar przebaczenia i przyjęcia tych lekcji Ewangelii do swojego życia? Że nie staję w miejscu Boga. Przyjmę Bożą perspektywę na historię, która się toczy. Będę szukał Jego spojrzenia, a nie własnego. I odpowiem dobrem na zło, a nie złem za zło. Nie pozwolę się zwyciężyć złu, ale zło dobrem przezwycięży.
Dla mnie Józef jest starotestamentowym typem Chrystusa. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale w tradycji rabinicznej, w literaturze talmudycznej mówi się o kimś takim jak Mesjasz, syn Józefa. My spoglądając do tekstu biblijnego, zwłaszcza Nowego Testamentu, to widzimy Mesjasz, syn Dawidowy. Tak? Ten wątki Dawida się tam pojawiają, albo prorok jak Mojżesz, jako pewien lider, przywódca. Ale rabini uczyli również o tym, że jest ktoś taki jak Mesjasz, syn Józefa. To znaczy, że on jest właśnie typem takiego cierpiącego Mesjasza, który bierze na siebie krzywdy wyrządzone mu przez bliskich, po to, żeby ratować tych, którzy wyrządzili mu krzywdy i oddać im dobrem za zło. Postawa Józefa jest postawą na wskroś chrystusową. Jest postawą Chrystusa względem nas. Bo to przecież on został skrzywdzony przez swoich braci, będąc niewinnym. W końcu to on przyjął to całe cierpienie na siebie, ale po co? Żeby nas ratować. I pomimo tego, że my jako ludzie zamierzyliśmy względem niego zło, to on jest tym, który nas pociesza, przemawia nam do serc, utrzymuje nas i nasze rodziny. Siostry i bracia, nie stawajmy w miejscu Boga. Szukajmy Jego perspektywy. I nie dajmy się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężajmy. Amen.